Dzisiaj mamy niedzielę, 23 lutego i ja właśnie za niedługo zbieram się na lotnisko. Dzisiaj właśnie mam wylot do Nowego Jorku razem z moją grupą z uniwersytetu. Już nie mogę się doczekać, jestem bardzo podekscytowana, będzie to mój pierwszy raz w Stanach. Lecimy tam na tydzień, czyli wracamy w kolejną niedzielę. Każdy dzień mamy zaplanowany, oprócz piątku. Piątek mamy dla siebie, czyli cały dzień wolny. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to będziemy tam o godzinie 15:20 czasu lokalnego. I potem mamy chyba też taki czas wolny, pójdziemy na Times Square, właśnie tam się rozejrzeć po okolicach. Hotel mamy niedaleko Times Square, także bardzo fajna lokalizacja. Także to było tyle, no teraz widzimy się potem. Muzeum 9-11, które jest poświęcone wydarzeniom z 11 września 2001 roku. Smutno mi się zrobiło, bo wiadomo, co się wtedy wydarzyło, bardzo dużo osób zginęło. Potem pójdziemy zobaczyć Brooklyn Bridge razem z grupą. Pogoda jest bardzo fajna dzisiaj, ciepło, dosyć słońce świeci. Jestem mega podekscytowana, bardzo się cieszę, że jestem właśnie tutaj pierwszy raz, tyle że jestem trochę zmęczona po wczorajszej podróży, bo lot trwał około 8 godzin, ale poza tym jest wszystko super. I teraz mamy właśnie czas wolny i potem pójdziemy, tak jak mówię, zobaczyć most, także bardzo fajnie. Jesteśmy teraz na Brooklyn Bridge. Jest to jeden z najstarszych mostów na świecie i łączy on Manhattan z Brooklynem. Kolejny dzień w Nowym Jorku. Dzisiaj idziemy do NBC.
ale ogólnie warto wspomnieć, że właśnie ten rejs statkiem jest za darmo. Także jeżeli no, nie chcecie wydawać dużo pieniędzy, no to warto sobie na to pójść. I tak właśnie zobaczycie Statuę Wolności. Co prawda nie z aż takiej bliskiej odległości, no ale warto się właśnie wybrać na rejs statkiem. Dzisiaj mamy piątek, to jest już nasz przedostatni dzień w Nowym Jorku. Jutro mamy wylot o godzinie 21. Ja właśnie zbieram się na Top of the Rock, czyli punkt obserwacyjny, z którego jest widok na całe miasto. Dochodzi godzina 8, także będę się powoli zbierać, żeby się nie spóźnić. Mam nadzieję, że widok będzie świetny, bo jest już noc. Bilety kosztowały $41 razem z taksem, z podatkiem, bo tutaj do wszystkiego doliczają właśnie ten podatek, czyli zawsze no jak macie cenę podaną w sklepie i idziecie do kasy, płacicie, to zawsze zapłacicie więcej niestety. Więc tak tutaj jest, więc jest troszkę drogo, nie powiem. No myślałam, że będzie trochę taniej, jest drogo, no ale cóż, Nowy Jork to Nowy Jork. No, zbieramy się.